Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann. Powieści Fantastyczne. Tłumaczenie Antoni Lange. Ślub. W dzień Świętego Michała o godzinie, w której dzwoniono na nieszpory w klasztorze karmelitów, piękny powóz, zaprzężony w cztery konie pocztowe, toczył się przez ulicę małego miasta i Leżącego u granic Polski i zatrzymał się przed bramą domu starego burmistrza niemieckiego. Dzieci, zaciekawione, wychyliły głowę przez okno, gdy pani domu, wstając z krzesła i z niezadowoleniem rzucając na stół robotę, mówiła do starego urzędnika, który przybiegł z sąsiedniego pokoju: Znowu jacyś obcy ludzie nasz cichy dom biorą za oberże. A to wszystko przez te twoje ozdoby. Po co kazałeś na nowo wyzłocić kamiennego gołębia nad bramą naszego domu? Starzec uśmiechnął się chytrze, nic nie odpowiadając. W jednej chwili zdjął szlafrok i włożył uroczystą szatę, rozwieszoną na krześle. Zanim jego żona w zdumieniu miała czas zadać mu jakieś pytanie, był już u drzwiczek powozu, trzymając w ręku aksamitną czapkę. I stał z odsłoniętą, siwą głową, osrebrzoną promieniami księżyca. Dama w latach dojrzałych, przystrojona szarym płaszczem, wyszła z powozu, prowadząc za sobą kobietę młodszą, wytworną, o twarzy zasłoniętej, a która chwiejnym krokiem weszła do domu, oparta na ramieniu burmistrza. Ta zaledwie przestąpiła próg mieszkania. Upadła pół omdlała na fotel, który jej żona urzędnika pośpiesznie na znak męża podsunęła. Biedne dziecko, żałosnym głosem szeptała starsza z podróżniczek. Muszę jeszcze parę chwil przy niej zostać. Jednocześnie przy pomocy starszej córki burmistrza zdjęła płaszcz podróżny i ukazała się w sukni zakonnej ze złotym krzyżem na piersi po czym rozpoznano w niej przeorysze klasztoru Cystersanek. Młoda, zasłonięta kobieta dawała znaki życia jedynie za pomocą głębokich westchnień. W końcu zażądała szklanki wody. Pani domu przyniosła rozmaite esencje, których skuteczność bardzo chwaliła i prosiła młodą kobietę, aby ta zrzuciła ciężkie okrycia, które jej przeszkadzały oddychać ale młoda dama, chyląc głowę z wyrazem przestrachu, odmówiła tej prośbie i użyła flakonu wody pachnącej, nie podnosząc zasłony. Panie burmistrzu, rzekła przeorysza, jak sądzę, przygotowano wszystko według naszych życzeń. Tak, bez wątpienia, wielebna pani, odrzekł starzec. Mam nadzieję, że nasz prześwietny książę będzie ze mnie zadowolony. Jak również i dama, dla której uczynić jestem gotów wszystko, co będzie w mojej mocy. Pozostawcie mnie na chwilę sam na sam z moim biednym dzieckiem, odparła przeorysza. Rodzina wyszła z izby i słyszano, jak przeorysza żywo i z tkliwością przemawiała do młodej kobiety, a ta jej odpowiadała tonem rozdzierającym serce. Nie chcąc bynajmniej podsłuchiwać. Gospodyni domu jednak pozostała u drzwi pokoju. Obie kobiety mówiły po włosku, nadając tym jeszcze dziwaczniejszy, bardziej tajemniczy charakter całemu zdarzeniu. Burmistrz posłał żonę i córkę po małą przekąskę i sam wszedł do sali. Młoda kobieta stała przed przeoryszą z pochyloną głową, ze złożonymi rękami i zdawała się bardziej doprowadzona do równowagi. Przeorysza nie odmówiła przekąski, jaką jej podano, a potem rzekła: Teraz już na mnie czas. Dama w zasłonie padła na kolana, gdy towarzyszka podróży położyła jej swe ręce na głowie i modliła się po cichu. Gdy skończyła modlitwę, ze łzami w oczach objęła młodą kobietę i z głębokim smutkiem przycisnęła ją do piersi. Potem z godnością, błogosławiąc rodzinę burmistrza, pośpieszyła do powozu do którego nowe konie zaprzężono. Pocztylion odjechał galopem, grając hucznie na trąbce po ulicach miasta. Gdy pani domu ujrzała rozmiary kufra, który przyniesiono, zrozumiała, że dama w zasłonie zamierza dłuższy czas przebywać w jej domu. Nie mogła z tego powodu ukryć niepokoju oraz ciekawości. Poszła do przedsionka naprzeciw swemu mężowi, który odprowadzał starszą damę i rzekła w imię Boga. Cóż to za kobietę sprowadziłeś do mego domu? Bo ty wszystko wiesz, a nie uprzedziłeś mnie o niczym. Dowiesz się wszystkiego tego, co wiem sam, odparł jej spokojnym głosem starzec. Ach, ach. Ty może nie wiesz wszystkiego, odpowiedziała z trwogą. Nie byłeś teraz w pokoju chwili, gdy przeorysza odjechała, młoda kobieta, czując się zapewne zbyt skrępowana ciężkim odzieniem, podniosła długą zasłonę, co ją okrywa od stóp do głów. I cóżem ja zobaczyła? A zatem cóżeś zobaczyła, rzekł starzec do swej żony, która drżąc patrzyła się na oku, jakby dostrzegła widmo. Nie. Zawołała staruszka. Nie mogłam rozpoznać rysów jej twarzy pod zasłoną, ale bladość, straszliwa, trupia bladość, uderzyła mnie. I mówię ci, jasnym jest dla mnie, jasnym jak dzień, że ta dama jest w ciąży i że za parę tygodni. O tym wiem, moja kobieto, odrzekł burmistrz markotnie. I abyś nie stała się ofiarą niepokoju i ciekawości. Dowiedz się w dwóch słowach, o co tu idzie. Książę Z, nasz potężny opiekun, pisał mi przed kilku tygodniami, że przeorysza klasztoru O sprowadzi mi damę, którą mam przyjąć w swoim domu w milczeniu i bez ceremoniału. Dama ta, która życzy sobie być znaną jedynie pod imieniem Celestyny, ma tu oczekiwać połogu i tu przyjadą po nią oraz po dziecko, które się urodzi. Jeżeli dodam do tego, że książę prosił mnie bardzo gorąco, abym dla niej miał jak największe względy i że mi przysłał sakwę ze stu dukatami, które znajdziesz w komodzie, to myślę, że raz na zawsze pozbędziesz się trwogi. A więc? Rzekła burmistrzowa. Mamy brać udział w grzechach, jakie popełniają możni tego świata. Zanim starzec jej odpowiedział, córka jej wyszła z izby i doniosła, że dama pragnie odpocząć w siedzibie, jaką dla niej przygotowano. Burmistrz przyozdobił, o ile mógł, dwa pokoje na górnym piętrze swego domu i nie mało był zdziwiony, gdy Celestyna go zapytała, czy nie ma jeszcze izdebki z oknem na tyły domu. Odpowiedział najpierw przecząco, Potem dodał, że jeszcze ma niewielki pokój z oknem na ogród, ale że to mała komórka, gdzie zaledwie się zmieści łóżko, stół i krzesło. Celestyna chciała go zobaczyć natychmiast. I zaledwie weszła, oświadczyła, że właśnie tego jej potrzeba i że opuści komórkę dopiero wówczas, gdy ją do tego zmusi stan zdrowia, aby wziąć pokój obszerniejszy. Burmistrz porównał ten pokój do celi klasztornej. I rzeczywiście na zajutrz komórka przybrała odpowiednią postać. Celestyna zawiesiła na ścianie obraz Matki Boskiej i na stole postawiła krucyfiks. Łóżko składało się z worka ze słomą, z wełnianego nakrycia, przy czym Celestyna nie chciała mieć innych sprzętów jak zydel drewniany i mały stolik. Gospodyni domu, wzruszona wyrazem boleści obcej kobiety, sądziła, że należy do jej obowiązków zabawiać chorą ale nieznajoma prosiła w słowach wzruszających aby nie naruszano jej samotności w której żyła cała oddana kontemplacji dziewicy oraz świętych co rano o świcie celestyna udawała się do klasztoru karmelitanek aby asystować przy pierwszej mszy świętej resztę czasu spędzała w swym pokoju na ćwiczeniach pobożnych Ile razy ktokolwiek chciał w jakiej bądź sprawie zajść do jej pokoju, zawsze ją widywano przy modlitwie lub przy czytaniu książek pobożnych. Nie chciała przyjmować innych potraw oprócz jarzyn, ani innego napoju oprócz wody. Natarczywe dopiero nalegania burmistrza, który jej tłumaczył, że stan jej zdrowia wymaga pożywienia daleko solidniejszego. Przekonały ją tak, że zgodziła się zjeść trochę bulionu i wypić wina. To życie surowe, jakie widocznie narzuciła sobie w charakterze pokuty, budziło w otoczeniu głębokie współczucie, a jednocześnie szlachetność jej zachowania i wdzięk jej postawy napełniały ludzi szacunkiem. Pewna szczególna okoliczność dodawała do tych uczuć coś straszliwego. Młoda kobieta, Nigdy nie zdejmowała zasłony, zbliżał się do niej tylko burmistrz oraz jego żona i córka, a nigdy nikt nie mógł zobaczyć jej twarzy. Co znaczył ten ponury welon? Wyobraźnia obu kobiet, zajęta ową tajemnicą, wkrótce dla wyjaśnienia obmyśliła straszną historię. Przypuszczały one, że szpony diabła poszarpały twarz nieznajomej i że stąd pochodzi jej upór, by wiecznie być osłoniętą. Burmistrz z niemałym trudem rozproszył te przypuszczenia i nie dopuścił do ich rozpowszechnienia w sąsiedztwie, gdzie już znany był pobyt nieznajomej w jego domu. Spostrzeżono też jej wizyty w klasztorze Karmelitanek. I wkrótce stała się ona znana pod imieniem czarnej kobiety, co budziło myśl jakiegoś fantastycznego zjawiska. Owóż zdarzyło się pewnego dnia, w chwili gdy burmistrzówna wchodziła do pokoju obcej damy, by jej zanieść obiad, że powiew wiatru podniósł jej gęstą zasłonę. Młoda kobieta odwróciła twarz z szybkością błyskawicy, aby ujść oczu dziewczyny ta ostatnia pobladła jak trup i z dreszczem trwogi opowiadała matce, że widziała twarz białą, marmurową, na której błyszczało dwoje skrzących się ognistych oczu. Burmistrz zapewniał córkę, że jest ofiarą własnej wyobraźni. Bądź co bądź, uderzyła go bardzo opowieść dziewczyny i wielce pożądał, aby ta kobieta, która pomimo swojej pobożności takie zamieszanie wywoływała w jego domu, oddaliła się jak najprędzej w jakiś czas potem, wśród nocy obudził żonę i powiedział jej że od kilku chwil słyszy jęki i nadzwyczajne poruszenia w pokoju Celestyny żona burmistrza, przeczuwając co się dzieje wstała co prędzej i zobaczyła Celestynę odzianą w zasłonie, której nigdy nie zdejmowała kobieta półzemdlona leżała na łóżku i widocznie lada chwila miała zostać matką Wszystkie przygotowania konieczne natychmiast poczyniono i w niedługim czasie młoda kobieta dała życie młodemu, silnemu chłopcu. Zdarzenie to wytworzyło bardziej poufałe stosunki między obcą panią a rodziną burmistrza. Dziecko, rzekłbyś, przybliżało Celestynę do świata rzeczywistego. Stan młodej matki nie pozwalał na dalsze prowadzenie życia ascetycznego, a starania, jakich wymagała, Przyzwyczajały zacnych gospodarzy do jej widoku. Burmistrzowa, która najwięcej zajmowała się chorą, powoli zapomniała szczególnych myśli, jakie się w niej zbudziły. Mąż jej wesoło nosił na rękach małe dziecko, jakby to był jego wnuk. I wszyscy tak przywykli do zasłony Celestyny, że już o tym nie myśleli. A kuszerce kazano przysiąc, że nie podniesie w żadnym wypadku zasłony, chyba gdyby nieznajoma umarła. Jednak żona burmistrza przypadkowo ujrzała odsłoniętą twarz Celestyny. Ale nie chciała o tym mówić, tylko wołała: Ach, biedna kobieta! Tak, ona się musi osłaniać. W kilka dni potem przybył mnich karmelita, który ochrzcił nowonarodzonego. Rozmawiał z Celestyną więcej niż dwie godziny. Słyszano, jak mówił, i modlił się z zapałem. Gdy odjechał, Celestyna siedziała w fotelu, trzymając na kolanach dziecko, które miało na ramionach szkapleżyk, a na piersi Agnus Dei. Tygodnie i miesiące mijały, a wciąż się nie sprawdzała obietnica księcia, zapowiedziana burmistrzowi. Nikt nie przyjeżdżał po młodą kobietę. Uważano by ją niewątpliwie za członka rodziny, gdyby nie fatalna zasłona, która powstrzymywała wszelki objaw czułości. Starzec ośmielił się razu pewnego powiedzieć o tym nieznajomej, ale tak głosem uroczystym mu odrzekła, że zasłona spadnie dopiero przy jej śmierci. Zamilkł i bardzo życzył sobie, aby znów przeorysza przyjechała swoim powozem. Była wiosna. Rodzina burmistrza wracała pewnego dnia z przechadzki, z bukietami kwiatów, z których najpiękniejsze były przeznaczone dla celestyny. W chwili, gdy mieli wchodzić do domu, jakiś jeździec nadbiegł galopem, pytając o burmistrza. Starzec przedstawił się, jeździec zsiadł z konia, przywiązał go do słupa i wbiegł do domu, wołając: Ona jest tu, jest tu! Drzwi się otworzyły i nagle usłyszano żałosny krzyk celestyny. Starzec pobiegł przerażony. Jeździec, Oficer szaserów gwardii francuskiej, przyozdobiony orderami, porwał dziecię z kołyski. Lewym ramieniem je uchwycił, a prawym odpychał Celestynę, która mu chciała je odebrać. W walce oficer zerwał mimowoli zasłonę młodej kobiety i ukazał twarz białą jak marmur, nieruchomą, o oczach ognistych jak płomień. Starzec poznał, że celestyna nosiła bardzo cienką maskę przylegającą do skóry. Straszliwa kobieto, mówił oficer, czy chcesz, abym dzielił twe szaleństwo? I mówiąc te słowa, odepchnął celestynę tak gwałtownie, że runęła na podłogę. Wówczas kobieta błagalnie objęła nogi porywacza i tonem najgłębszej boleści zawołała: Pozostaw mi dziecko! Błagam cię w imię twego zbawienia! Nie zabieraj mi go! W imię Chrystusa i najświętszej panny pozostaw mi to dziecko! Pozostaw! Gdy go błagała w ten sposób, ani jeden muskuł nie poruszył się na jej twarzy. Wargi nawet zdawały się nieruchome. A starzec i jego żona, i wszyscy, którzy na to patrzyli, lodowacieli z przerażenia. Nie! odrzekł oficer z krzykiem rozpaczy. Nie, kobieto nieludzka i nielitościwa, mogłaś wyrwać serce z mego łona, ale nie zatracisz w swym obłędzie tej niewinnej istoty, która ma ranę moją uleczyć. Mówiąc to, oficer ścisnął dziecię tak mocno, że aż zapłakało. Zemsta! Głuchym zawołała głosem celestyna. Zemsta niebios na ciebie, zabójco. Precz, precz ode mnie zjawo piekielna odparł wojskowy i konwulsyjnym ruchem odepchnąwszy celestynę rzucił się ku drzwiom starzec chciał mu drogę zagrodzić lecz obcy wyjmując pistolet i zwracając go ku niemu lufą rzekł ta kula głowę roztrzaska temu co by chciał dziecię zabrać ojcu po czym rzucił się w dół po schodach skoczył na grzbiet konia i popędził galopem Żona burmistrza, pełna przerażenia, poszła do Celestyny, by jej służyć pomocą. Znalazła ją na środku pokoju, ze zwieszonymi ramionami, nieruchomą i niemą jak posąg. Na próżno chciała z niej słowo wydobyć, a nie mogąc z niej wydobyć słowa, nakryła ją zasłoną, przy czym Celestyna najmniejszym nie reagowała ruchem. Wpadła w stan całkowitej bezwrażliwości. I biedna staruszka, pełna bólu i trwogi, w głębi serca błagała niebo, aby ją wkrótce uwolniono od tej straszliwej nieznajomej. Modlitwa jej została wysłuchana. W tej chwili zaturkotała na ulicy ta sama karoca, która przywiozła Celestynę. Przeorysza wyszła z powozem wraz z księciem Z, protektorem burmistrza. Gdy książe się dowiedział o tym, co się stało, Rzekł z boleścią: Zaiste, przybywamy zbyt późno. Musimy się pogodzić z wolą Boga. Wciągnięto do powozu celestynę, która była wciąż niema, nieruchoma i nie dawała żadnej oznaki wolnej woli. Powóz odjechał szybko, a starzec i jego rodzina odetchnęli, jakby ze złego snu przebudzeni. Wkrótce po tych zdarzeniach, które miały miejsce u burmistrza, pochowano w klasztorze cystersanek zakonnicę i rozeszła się pogłoska że ta zakonnica była to hrabianka Jadwiga o której sądzono że wyjechała do Włoch z ciotką księżniczką Z w owym czasie hrabia Nepomucen C ojciec Jadwigi Przybył do Warszawy i aktem prawnym zapisał wszystkie dobra rodowe swym siostrzeńcom, dwu synom księcia Z, dla siebie zachowując tylko drobną posiadłość na Ukrainie. Gdy go pytano, co zrobił dla córki, oczy łzami przepełnione podnosił ku niebu i mówił żałośnie. Nie próbowałem potwierdzić wieści o śmierci Jadwigi ani wyjaśnić tajemniczych pogłosek. Które ją przedstawiły jako ofiarę przedwcześnie do grobu wtrąconą. Znaczna liczba patriotów, zgiętych, lecz niezłamanych upadkiem Polski, pragnęła bardzo wciągnąć starego księcia do tajemniczego spisku, który miał na celu odzyskać niepodległość kraju. Ale nie był to już ów entuzjasta wolności oraz idei narodowych, skłonny do śmiałego podjęcia wszelkich zamiarów energicznych. Był to tylko starzec osłabiony boleścią, który marzył jedynie o tym, aby się ze wszystkich spraw wycofać i pogrążyć się w głębokiej samotności. Jeszcze przed paru laty, gdy pierwszy podział Polski wywołał insurekcję, dobra dziedziczne hrabiego Nepomucena były utajonym miejscem spotkania wszystkich patriotów. Tam, na ucztach uroczystych, rozpalały się dusze myślą o wyzwoleniu ojczyzny. Tam ukazywała się pośród tych pełnych zapału wojowników Jadwiga, jak anioł z nieba. Zgodnie z charakterem kobiet swego narodu brała ona udział we wszystkich rozprawach politycznych. Mając lat siedemnaście, nieraz określała położenie rzeczy i wyrażała opinię zupełnie sprzeczną z tym, co dokoła niej mówiono, i podtrzymywała swe zdanie w sposób tak ścisły i przezroczysty, że wszystkie głosy szły za nią. Prócz niej najwięcej talentu i przenikliwości wykazywał hrabia Stanisław R. Był to człowiek zapalny i szlachetny. Miał 20 lat. Często Jadwiga i Stanisław sami jedni prowadzili dyskusje. badali projekty, przyjmowali je lub odrzucali. Podawali inne i wynik tej rozprawy pomiędzy młodą panną a młodzieńcem przyjmowali słuchacze najdoświadczeni jako ideę najmędrszą i najmożliwszą do urzeczywistnienia. Było więc naturalnym myśleć o połączeniu tych dwojga ludzi, którzy wzajem posiadali zdolności konieczne dla zbawienia ojczyzny. Zresztą ze stanowiska politycznego związek obu tych rodzin wydawał się bardzo użyteczny, gdyż dzieliło je dotychczas przeciwieństwo poglądów, jak to często bywa w szlacheckich rodach w Polsce. Jadwiga, tą myślą przenikniona, przyjęła jako dar ojczyzny ofiarowanego sobie małżonka, a zebrania patriotyczne zakończyły się w zamku jej ojca uroczystymi zaręczynami. Wiadomo, że Polacy upadli, że przedsięwzięcie kościuszki, oparte na zbyt wielkim zaufaniu i zbyt wysokim pojęciu o wierności rycerskiej, zakończyło się nieszczęśliwie. Hrabia Stanisław, któremu zawód wojskowy, młodość, siła zapewniały wysokie stanowisko w armii, walczył z bohaterską odwagą. Z trudem uniknął niewoli i powrócił ciężko ranny. Jadwiga jedynie przywiązywała go do życia. Przy niej oczekiwał pociechy i ożywienia nowej nadziei. Skoro tylko nieco wyzdrowiał, popędził do zamku hrabiego Nepomucena, gdzie jeszcze większa boleść miała go zranić. Jadwiga powitała go z gorzką ironią. A więc to jest ów bohater, co miał umrzeć za ziemię rodzinną. W egzaltacji zdawało się, że go traktowała jako jednego z tych rycerzy z wieków bajecznych, których miecz mógł całe armie unicestwiać. Żadne przysięgi o poświęceniu dla ojczyzny, żadne błagania najgorętszej miłości nic nie pomogły. Jadwiga zapowiedziała, że rękę swą odda Stanisławowi w takim tylko razie, jeżeli obcy zostaną wygnani z Polski. Hrabia za późno spostrzegł, że panna nigdy go nie kochała i że warunek, jaki mu postawiła, może nigdy by się nie mógł urzeczywistnić. Pożegnał swą narzeczoną, przysięgając, że wiecznie będzie jej wierny. Zaciągnął się do armii francuskiej i pojechał do Italii, gdzie toczyła się wojna. Powiadają, że kobiety polskie mają szczególnego rodzaju kaprysy. Uczucie głębokie, lekkomyślność niespodziewana, poświęcenie stoickie, namiętność gorąca, chłód lodowaty. Wszystko łączy się w ich duszy i wyraża na powierzchni ruchów niestałych, niby igrzysko fal nad dnie strumienia. Jadwiga bez wzruszenia spoglądała na odjazd swego narzeczonego, ale w kilka dni potem. Czuła się wstrząśniętą gwałtownymi pragnieniami, jakie obudzić może tylko najpotężniejsza miłość. Wrzawa wojenna ucichła, ogłoszono powszechną amnestię. Wielu oficerów polskich wyszło z więzienia. Towarzysze broni Stanisława, jeden po drugim, zjawiali się w pałacu księcia. Z głęboką boleścią mówiono o tych dniach nieszczęśliwych, o męstwie zwyciężonych, a zwłaszcza o heroizmie Stanisława. Rozproszone swe oddziały zorganizował na nowo do walki. Przy pomocy swej konnicy złamał pułki cudzoziemskie. Losy bitwy były jeszcze niepewne. Kula trafiła dzielnego dowódcę, który spadł z konia krwią oblany. Ostatnie jego słowa były: Polska jadw. Każde słowo tej opowieści przenikało w serce panny jak sztylet. Nie, mówiła sobie. Ja nie wiedziała. Że go kocham taką straszliwą miłością. Jakiż obłęd mnie oślepiał. Jakże mogłam myśleć, że będę mogła istnieć bez tego, który jest całym moim życiem? Sama go na śmierć posłałam. On już nigdy nie powróci. Tak Jadwiga wykrzykiwała w rozpaczy. Nocą, wstrząsana tymi niepokojami, błądziła po parku i, jak gdyby wiatr miał ponieść jej skargi do nieocenionego kochanka, wołała. Stanisławie, Stanisławie, wróć do mnie, wróć. To ja, twoja narzeczona, przywołuję ciebie. Czy mnie nie słyszysz? Jeżeli nie przyjdziesz, umrę z rozpaczy. Rozstrój w usposobieniu Jadwigi, bliski był stanu obłędu i wywoływał liczne dziwactwa w jej postępowaniu. Hrabia Nepomucen, niespokojny na widok córki swej w takim stanie, Chciał użyć sztucznych środków i poprosił jednego ze znakomitych lekarzy, aby ten jakiś czas przebywał w jego zamku. Ale mimo wszystkich sposobów użytych przez człowieka nauki, zdawało się bardzo wątpliwym, czy młoda hrabianka kiedykolwiek powróci do zdrowia. Po krótkich okresach spokoju na nowo wpadała w najdziwaczniejsze paroksyzmy. Pewna szczególna okoliczność zmieniła nagle położenie rzeczy. Jadwiga miała lalkę przybraną w strój ułański jak jej ukochany. Hrabianka nadawała Ułanowi najtkliwsze imiona, aż pewnego dnia rzuciła go w ogień, gdyż lalka nie chciała śpiewać piosenki. Wykonawszy to, chciała wrócić do swego pokoju, gdy usłyszała, że ktoś głośnym krokiem szedł za nią. Odwróciła się i ujrzała oficera w mundurze gwardii francuskiej z ręką na temblaku rzuca się ku niemu i woła Stanisławie, mój Stanisławie, po czym upadła zemdlona na jego ramię. Oficer, zdumiony, niemało miał trudność w jej podtrzymywaniu, ileże jednym tylko władał ramieniem, a jadwiga była rosła i ciężka. Przycisnął ją do serca, a czując, jak gwałtownie uderza serce młodej dziewczyny, Wyznać musiał, że jest to jedna z najpiękniejszych przygód jego życia. Chwile mijały szybko. Oficer rozpłomieniony nagłym uczuciem miłości, pocałunkami okrywał słodkie usta Jadwigi. Hrabia Nepomucen wszedł właśnie i zastał go w tej sytuacji. I również z radością zawołał: hrabia Stanisław! W tej samej chwili Jadwiga wróciła do przytomności. I przyciskając do piersi młodego oficera powtarzała z zapałem Stanisławie, mój ukochany, mój małżonku przybysz półprzytomny z twarzą rozpłomienioną lekko się wyrywając z objęć młodej panny wykrzyknął oto zapewne najpiękniejszy moment mego życia nie mogę jednak wyzyskiwać szczęścia, które zawdzięczam pomyłce. Nie jestem Stanisławem. Niestety nie jestem Stanisławem. Jadwiga cofnęła się z przerażeniem i gdy przyjrzawszy się nieznajomemu przekonała się, że jest igraszką próżnego podobieństwa dwojga twarzy, uciekła ze łzami i jękiem. Hrabia Nepomucen zaledwie mógł uwierzyć, że oficer, który się przedstawił jako ksawery, r. Kuzyn Stanisława wyrósł tak prędko w ostatnich czasach na dorosłego mężczyznę. Życie wojskowe przyspieszyło jego męski wyraz twarzy. Ksawery opuścił Polskę jednocześnie ze Stanisławem i tak jak on służył w armii francuskiej, w legionach włoskich. W osiemnastym roku życia tak się wyróżnił swym męstwem, że generał wybrał go sobie za adiutanta, a w dwa lata potem nadał mu stopień pułkownika. Z powodu ran zmuszony był jakiś czas odpocząć. Powrócił do ojczyzny i przedstawił się w zamku Nepomucena z poleceniem swego brata stryjecznego do Jadwigi. Hrabia i lekarz namówili ostatecznie pannę, aby wyszła ze swego pokoju. Zgnębiona wstydem i cierpieniem zapowiedziała, że wyjdzie ze swego ukrycia dopiero gdy nieznajomy dom opuści. Ksawery napisał jej, że zbyt okrutnie jest ukarany za podobieństwo, którego nic nie jest winien. Że ta surowość nie tylko jego dotyka, że dotyka również Stanisława, którego list jej przynosi. A list ów tylko jej osobiście do rąk ma być wręczony. Pokojowa, którą Ksawery wtajemniczył w swoje sprawy z hrabianką, obiecała dać swej pani w chwili właściwej list oficera. A Jadwiga zdecydowała się go przyjąć. Przyjęła go w swym pokoju, w milczeniu, z oczami opuszczonymi. Ksawery chwiejnym krokiem zbliżył się do niej, zajął miejsce na kanapie, na której ona siedziała. Raczej ukląkł niż usiadł wobec niej i, jak gdyby popełnił zbrodnię nie do przebaczenia. Klął się w najbardziej wzruszających wyrazach, aby nie składała ciężarem na jego barki omyłki, która mu pozwoliła poznać szczęśliwość jego przyjaciela. To nie on mówił, to Stanisław sam odebrał te pocałunki w upojeniu powitania. Mówiąc te słowa, oddał jej powierzony sobie list i opowiadał o męstwie Stanisława, o wierności jego dla ojczyzny i dla ukochanej. Xawery opowiadał z porywającym ogniem. Poruszył serce hrabianki, która przezwyciężywszy pomieszanie, zatrzymała na nim swoje niebiańskie spojrzenie tak, iż jak Kalaw Gotciego, uderzony wzrokiem Turandot, młody oficer, wzruszony do głębi, zaledwie był w stanie dalej opowiadać. Nie wiedząc prawie co mówi, wstrząśnięty walką wewnętrzną swej nagłej namiętności, zaczął bez końca opisywać marsze wojskowe i bitwy. Opowiadał o atakach kawalerii, o rozgromionych pułkach, o zdobytych bateriach. Jadwiga przerwała mu niecierpliwie. Dość, dość mi opisu tych krwawych scen. Powiedz mi raczej, że on mnie jeszcze kocha. Ksawery ujął rękę Jadwigi i przyciskając ją do serca, rzekł Posłuchaj więc własnych słów Stanisława – Twego Stanisława. I najgorętsze ją mówić jej zaklęcia miłości. Upadł do nóg panny, objął ją ramieniem, ale w chwili, gdy miał ją przycisnąć do serca, został odepchnięty gwałtownie. Jadwiga utkwiła w nim spojrzenie i głuchym głosem mu rzekła: Próżna lalko, gdybym ci nawet oddała żar swego łona, tyś nie Stanisław. I nigdy nim nie będziesz, rzekłszy te słowa, opuściła pokój. Ksawery zbyt późno rozpoznał swą niekonsekwencję. Czuł, że szalenie go opętała Jadwiga i że każda próba jego ku zaspokojeniu rządzy była zdradą przyjaźni. Odjechać natychmiast, nie widząc więcej Jadwigi, było to bohaterskie postanowienie, które też wykonał bez zwłoki, rozkazawszy konie zaprząc do powozu. Hrabia pomucen był wielce zdziwiony, gdy Ksawery nagle przyszedł się z nim pożegnać. Próbował go zatrzymać, ale Ksawery trwał w swym postanowieniu, z jakimś uporem, który mu dodawał mocy. Z szablą u boku, z wojskową czapką w ręku, stał na środku salonu, a jego ordynans czekał go z płaszczem w ręku w przedpokoju. Na zewnątrz niecierpliwie konie biły kopytami. Naraz Drzwi się otwierają. Jadwiga idzie ku hrabiemu z niewymownym wdziękiem i z uśmiechem mu powiada: Chcesz odjechać, Ksawery? A zdawało mi się, że jeszcze tyle rzeczy masz mi do powiedzenia o moim Stanisławie. Czy wiesz, że twoje opowiadania były dla mnie cudownym pocieszeniem? Ksawery zarumieniony spuścił oczy. Usiedli. Hrabia Nepomucen zapewniał kilkakrotnie. Że od wielu miesięcy nie widział jadwigi w tak miłym usposobieniu. Dał znak i przyniesiono wieczerze do salonu. Najlepsze wino węgierskie perliło się w kielichach, a jadwiga podniosła czarę do ust ku pamięci kochanka, ojczyzny i wolności. Tej nocy odjadę, mówił sobie ksawery, i gdy wstali od stołu, zapytał ordynansa, czy powóz gotowy. Ten odpowiedział, że go wyprzągł i pomieścił w wozowni na rozkaz hrabiego Nepomucena, że konie były w Stajni i że woźnica chrapał już na słomie. Ksawery był zrezygnowany. Niespodzianie zjawienie się Jadwigi przekonało go, że byłoby miłym i odpowiednim zostać, i to przekonanie wywołało w nim inne. Myślał, że zasadniczą rzeczą byłoby tu zapanować nad sobą. To jest Oprzeć się namiętności, która by tylko jeszcze więcej rozpłomieniła chorą duszę młodej hrabianki, a dla niego byłaby fatalna. Że gdyby Jadwiga przeniosła szczęście obce nad nieokreśloną przyszłość, byłaby to wola przeznaczenia i nie było już mowy o pogwałceniu praw przyjaźni. Nazajutrz Ksawery, znajdując się wobec Jadwigi, umiał pohamować porywy swej gorącej myśli umiał się zatrzymać w granicach najściślejszego konwenansu i zachować nawet chłód ceremonialny nadał swej rozmowie tylko charakter owej słodkiej galanterii, która jest dla kobiet fatalną trucizną. Młody jeszcze i bardzo niedoświadczony w stosunkach miłosnych działał pod wpływem swej niewinności tak, jakby to czynił mistrz najzręczniejszy. Mówił tylko o Stanisławie, i o jego nienaruszonej wierności. Ale poprzez tę mowę przebłyskiwał jego własny ogień tak, że młoda hrabianka, zbłąkana pod wpływem tej konwersacji, nie wiedziała, jak oddzielić Stanisława od Ksawerego. Wkrótce towarzystwo młodego oficera stało się potrzebą dla Jadwigi i bywali prawie zawsze razem w rozmowach o miłości pogrążeni. Przyzwyczajenie powoli rozproszyło pewną sztywność Jadwigi i ksawery podobnież porzucił ceremonialność, którą chciał tak mądrze zachować. Panna podawała mu ramię i tak wraz z nim przechadzała się po parku, spokojnie pozwalała mu trzymać dłoń w dłoni, gdy siedząc w swym pokoju słuchała jego opowiadań o Stanisławie. Gdy nie rozważano spraw państwa i ojczyzny, Hrabia Pomucen nie wnikał w cudze myśli. Inne rzeczy oglądał tylko powierzchownie. Serce jego, zamarłe dla wszystkich innych zainteresowań, odbijało zwykłe obrazy życia tylko jako zwierciadło, w którym wszystko mijało nie zostawiając śladów. Nie domyślał się zupełnie uczuć Jadwigi i z zadowoleniem tylko się przypatrywał, że zmieniła dziecinną zabawę z lalką na przystojnego młodzieńca. Zauważył też z przyjemnością, że ksawery, którego chętnie nazwałby zięciem, wkrótce mógłby zająć miejsce Stanisława. Ksawery miał taką samą myśl. Kilka miesięcy upłynęło, a hrabianka zdawało się coraz więcej smakowała w zalotach młodego oficera. Pewnego ranka zawiadomiono, że Jadwiga zamknęła się w swym pokoju wraz z pokojówką i nie chciała widzieć nikogo. Hrabia sądził, że to nowy paroksyzm choroby, który długo nie potrwa, i prosił Ksawerego, aby ten użył swego wpływu, by jadwigę doprowadzić do zwykłego stanu. Ale jakież było jego zdumienie, gdy młody oficer odmówił tej prośbie? Nie chciał zbliżenia z ukochaną i zmienił się całkowicie. Zamiast być śmiałym, jak zwykle, drżał na wskroś. Jakby widział, jakie upiory. Głos jego był niepewny. Mowa pełna trwogi i bez związku. Zapewniał, że musi powrócić do Warszawy, że nigdy już nie będzie się widział z Jadwigą, której usposobienie naruszało równowagę jego duszy, że namiętna wierność Jadwigi przypominała mu obowiązek jego własnej wierności dla przyjaciela i że natychmiastowa ucieczka była jedynym sposobem ocalenia. Hrabia nic z tego wszystkiego nie rozumiał. Zdawało mu się tylko, że obłęd jego córki udzielił się młodzieńcowi. Próbował go doprowadzić do rozsądku, ale na próżno. Im bardziej nastawał, tym ksawery był bardziej zdecydowany odjechać. W końcu młody oficer, jakby siłą nieodpartą popchnięty, rzucił się do powozu i zniknął. Hrabia pomucen, zmartwiony i rozdrażniony postępowaniem córki, nie zajmował się już nią wcale. Ona zaś Dłuższy czas pozostała zamknięta w swoich apartamentach i nie dopuszczała do siebie nikogo oprócz swej pokojowej. Pewnego ranka siedział zamyślony w swoim pokoju, cały zajęty bohaterskimi czynami człowieka, którego Polacy czczą jak Bożyszcze. Naraz drzwi się otwarły i Jadwiga ukazała się w sukni żałobnej. Uroczystym krokiem ruszyła ku ojcu, upadła przed nim na kolana i zawołała. Ojcze mój, hrabia Stanisław, mój małżonek, już nie żyje. Umarł walcząc jak bohater. Jego nieszczęsna wdowa klęczy przed tobą. Właśnie poprzedniego wieczoru hrabia otrzymał nowiny o Stanisławie, tak, iż uważał całą tę scenę jako nowy atak szaleństwa swej córki. Uspokój się, moje dzieci, powiedział. Stanisław żyje i nie za długo będzie w twym objęciu. Na te słowa Jadwiga głęboko i boleśnie westchnęła i półprzytomna upadła na poduszki kanapy. Potem, wracając do przytomności, rzekła głosem spokojnym i silnym Pozwól, ojcze, że ci opowiem, jak się to wszystko stało, a zobaczysz, że jestem wdową po Stanisławie. Sześć dni temu byłam wieczorem w pawilonie, który się znajduje na krańcach naszego parku. Wszystkie moje myśli były ześrodkowane na tym, którego kocham. Mimo woli czułam, jak oczy me się zamykają. Nie spałam bynajmniej. Czuwałam i marzyłam. Wkrótce usłyszałam pomieszaną wrzawę i nieustanne wystrzały huczące w sąsiedztwie. Wstałam i niemało byłam zdziwiona widząc, że jestem w namiocie obozowym. Przede mną klęczał Stanisław. Porwałam go w objęcia. Przycisnęłam do serca. Bądź pochwalony Boże! zawołał. Ty żyjesz, tyś moja. Powiedział mi, że po naszych zaręczynach upadłam zemdlona i wtedy przypomniałam sobie, że ojciec Cyprian, który w owej chwili również był w namiocie, połączył nas w kaplicy sąsiedniej w obliczu armat w czasie bitwy. Pierścień ślubny błyszczał na moim palcu. Odczuwałam radość niewymowną, gdym mogła przycisnąć do łona swego małżonka. Upojenie szczęścia kobiecego opanowało całą moją duszę. Straciłam przytomność. Potem naraz dokoła zionęło lodowatym zimnem. Otworzyłam oczy. O, co za widok okropny! Znajdowałam się w samym środku bitwy. Namiot, w którym siedziałam przed chwilą, był w płomieniach. A tuż obok Stanisław stał, otoczony przez żołnierzy nieprzyjacielskich. Towarzysze przybiegli mu na pomoc, ale było już za późno. Jeden z jeźdźców uderzeniem szabli ciął go śmiertelnie, Jadwiga złamana boleścią zemdlała powtórnie. Hrabia ją orzeźwił, a jego córka rzekła uroczyście. Niech się stanie wola Boga. Nie przystoi mi się skarżyć, ale aż do śmierci będę wierną swemu małżonkowi. Żaden węzeł ziemski nie rozłączy mnie z nim, będę się modliła o jego zbawienie i o nasze. Oto moje przeznaczenie. Hrabia Nepomucen myślał słusznie, że tylko wstrząśnienie moralne Jadwigi wywołało te przerażające widziadła. A ponieważ panna żyła życiem samotnym i spokojnym, nie martwił się zbytnio jej położeniem, któremu, jak sądził zresztą, rychły powrót Stanisława koniec położy. Jeżeli zaś kiedy przypadkiem żartował z marzeń i snów, Jadwiga uśmiechała się boleśnie, podnosiła pierścień do ust i zalewała go pocałunkami i łzami. Hrabia z pewnym zdziwieniem zauważył, że nigdy nie widział tego pierścienia na palcu swej córki. Ponieważ jednak miała ona sto sposobów, by go dostać. Nie zastanawiał się dłużej nad tym. Tymczasem doniesiono mu, że hrabia Stanisław dostał się do niewoli i ta wiadomość dotknęła go żywo. W tym czasie Jadwiga zaczęła się skarżyć na jakieś osobliwe cierpienie, którego nie mogła określić, a które przenikało całą jej istotę. Książę Z przybył do zamku z żoną. Matka Jadwigi umarła przedwcześnie. Księżna Z zastępowała hrabinę. A panna była do niej wielce przywiązana. Powierzyła jej swe cierpienia i żaliła się wielce, że ją traktują jak opętaną, gdy właśnie ona mogła dać najbardziej przekonywające dowody swego związku ze Stanisławem. Księżna, znając chorobę moralną panny, nie chciała jej zaprzeczać. Mówiła, że czas wyjaśni wszystkie te tajemnicze okoliczności i dodawała, że w każdym razie należy się poddać woli nieba. Ale uważniejsza się stawała, gdy Jadwiga zaczynała jej mówić o swoim stanie fizycznym i o symptomatach niepokojącej ją choroby. Istotnie, księżna zaczęła teraz Jadwigę obserwować z żywym współczuciem, które zdawało się rosnąć w miarę tego, jak dusza hrabianki się uspokajała. Blade policzki, sinawe wargi Jadwigi zabarwiły się na nowo, a oczy jej nabrały znów naturalnego blasku. Wychudłe ciało znów się zaokrąglało. Objawiła się powtórnie w całym blasku piękności i młodości. Tymczasem księżna zdawała się uważać ją jako bardziej chorą niż kiedykolwiek. I gdy ta zaczynała wzdychać, księżna wciąż pytała: Jak się czujesz, moje dziecko? Jak ci jest? Co robisz? Hrabia. Książę i księżna rozważali razem, jakich środków użyć należy, by oderwać pannę od tej idee fix, że jest wdową po Stanisławie. Sądzę, niestety, mówił książę, że jej obłęd jest nieuleczalny, bo jej stan fizyczny jest doskonały i tylko podtrzymuje bezład jej duszy. Tak, mówił dalej, patrząc na księżnę, która miała wyraz twarzy bolesny. Tak. Jadwiga jest zupełnie zdrowa, choć z jej szkodą wszyscy upieramy się, by ją traktować jako chorą. Księżna utkwiła oczy w księciu i powoli, a stanowczo odparła na to. Nie. Jadwiga nie jest chora, ale gdyby można było przypuścić, że się zapomniała, to mogłabym przysiąc, że jest w odmiennym stanie. Rzekłszy te słowa, wyszła z pokoju. Hrabia i książę spojrzeli na siebie zdumieni. Książę zaś dodał, że jego żona miewa czasem szczególne widzenia. Hrabia odpowiedział: Księżna ma zupełną słuszność, uważając fakt, o jakim mówiła, za rzecz niepodobną. Ale co powiesz, gdy ci wyznam, że wczoraj, przypatrując się, jak widzę, miałem zupełnie to samo podejrzenie? W takim razie, rzekł książę, Trzeba poradzić się lekarza i akuszerki, aby ich opinia zniweczyła zbyt pośpieszny sąd księżnej lub też by stwierdziła naszą hańbę. Przez kilka dni rzecz rozważano, już to przyjmując, już odrzucając różne postanowienia. Księżna nie chciała, aby wzywano lekarza, który mógłby być niedyskretny. Dodała, że za parę miesięcy będzie czas na wezwanie pomocy medycyny. Co chcesz powiedzieć? Zawołał przerażony hrabia. Tak, odparła księżna, nie ma wątpliwości. Albo Jadwiga jest największą obłudnicą, jaka istniała kiedykolwiek, albo była niegodziwie oszukana, gdyż jest w ciąży. Hrabia osłupiały milczał długą chwilę. Potem, przemógłszy się, błagał księżne, aby się wszelkim sposobem dowiedziała, co za nędznik okrył jego dom. Niezgładzoną hańbą. Jadwiga, rzecze księżna, nie wie jeszcze, że ja znam jej stan. Oczekuje wszystkiego od chwili, w której powiem jej, co mi się wydaje. Zdumiona dziewczyna albo strąci maskę obłudy, albo wykaże swą niewinność w sposób cudowny, nie mam pojęcia jaki. Tegoż wieczoru księżna znalazła się sama z hrabianką. Wzięła ją za rękę, spojrzała jej w oczy i powiedziała stanowczo. Moje dziecko, ty jesteś w ciąży. Na te słowa Jadwiga podniosła ku niebu spojrzenie, w którym czytałeś błogość niewysłowioną i zawołała z uniesieniem. Wiem o tym, moja matko. Dawno już przeczuwałam, że jeżeli mój małżonek padł w szeregach nieprzyjaciół, to jednak czeka mnie jeszcze nieskończone szczęście. Tak jest. Moment najwyższej radości, jakiej doznałam. Trwa dla mnie wciąż. Ujrzę swego małżonka w owocu, jaki mi pozostawił w zakładzie po naszym słodkim związku. Księżna czuła się tak zdumiona, że zdawało się sama rozum utraci. Ton prawdy w słowach Jadwigi, jej uniesienie, wyznanie usuwały wszelką myśl oszustwa i tylko obłęd mógł wyjaśnić sytuację. Opanowana tą myślą, księżna Odepchnęła jadwigę i rzekła jej gwałtownie. Szalona. Czyż to sen marzenie wtrąciło się w ten stan haniebny dla nas wszystkich? Czy myślisz, że mi się wykręcisz za pomocą takich opowiastek? Rozważ, przypomnij sobie wszystkie okoliczności tego, co się stało. Spowiedź szczera, pełna skruchy, może jedynie nas pogodzić z tobą. Z twarzą, łzami gorącymi zalaną i z sercem rozdartym. Jadwiga padła do nóg przed księżniczką i tak jej rzecze. Jak to, matko, i ty również traktujesz mnie jako obłąkaną wizjonerkę? Nie wierzysz, że przez kościół zostałam poślubiona Stanisławowi i że jestem jego żoną? Ale spójrz na ten pierścień, który noszę na palcu. Cóż mam ci jeszcze powiedzieć? Ty znasz mój stan. Jakież mam ci ponadto dać dowody, by cię przekonać, że nie było to senne złudzenie? Księżna zauważyła ku niezmiernemu swemu zdumieniu, że młoda hrabianka najmniejszego nawet nie miała poczucia, jakoby popełniła błąd i nie rozumiała wcale zarzutów swej matki przybranej. Ująwszy księżnę za obie ręce i przyciskając je do serca, zaklinała się, by uwierzono we wszystko, co mówiła o swoim małżonku. Ta zaś zmieszana, już nie władnąc sobą, nie wiedziała, co odpowiedzieć biednej dziewczynie i jakiego użyć środka, by rozwikłać te tajemnice. W kilka dni potem powiedziała hrabiemu i księciu, że panna upiera się przy twierdzeniu, jakoby była brzemienna za sprawą swego męża, i że sama wierzyć zaczęła w rzeczywistość tego faktu. Obaj panowie traktowali Jadwigę jako obłudnicę. I hrabia Nepomucen przysiągł, że jeżeli mu się nie uda łagodnością zwalczyć jej szalonych myśli, to użyje najsurowszych środków. Księżna przeciwnie. Uważała, że wszelka surowość byłaby tu okrucieństwem bezużytecznym. Była przekonana, jak to już powiedziała, że hrabianka wyraża jak najszczerzej to, co myśli. Są, mówiła tysiączne tajemnice w świecie, których jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Czyż nie byłoby możliwe, że samo połączenie serc wywołuje wpływ fizyczny i że to połączenie doprowadziło Jadwigę do stanu, w jakim się znajduje? Mimo gniewu i powagi okoliczności, książę i hrabia nie mogli się powstrzymać od śmiechu, słysząc to przypuszczenie. Uważali je za najbardziej eteryczne, Jakie wyszło kiedykolwiek z ludzkiej głowy. Księżna rumieniąc się, wyjaśniła, że zmysłowość męska przeszkadza im rozumieć takie rzeczy, że sama przekonana jest o niewinności panny i że udają się z nią w podróż, aby ją uwolnić od podejrzeń i sarkazmów otoczenia. Hrabia przystał na tę myśl. Zważywszy bowiem, że Jadwiga bynajmniej nie ukrywała swego stanu, trzeba ją było usunąć sprzed oczu wszystkich osób znajomych. Postanowienie to uspokoiło umysły. hrabia był poniekąd zadowolony, widząc w tym środek osłony tego przykrego zdarzenia przed szyderstwami świata. Książę zaś uważał, że jedyną rzeczą właściwą jest tu oczekiwać do czasu wyjaśnienia tej dziwnej zagadki goście hrabiego Nepomucena mieli już odjechać, gdy nagły przyjazd hrabiego Ksawerego R wtrącił ich w nowy kłopot i nowe przeciwieństwa. Rozgrzany konną jazdą, pokryty pyłem, wszedł do pokoju półprzytomny i, nie witając się z nikim, nie zachowawszy żadnej z form grzeczności towarzyskiej, zawołał: Hrabia Stanisław umarł. Nie jest w niewoli. Nie został przez nieprzyjaciół rozsiekany. Oto dowody. Mówiąc to, wręczył hrabiemu Nepomucenowi kilka listów, które ten pośpiesznie odczytał. Księżna rzuciła na nie okiem i, spoglądając ku niebu z załamanymi rękami, wołała boleśnie. Jadwiga, biedne dziecko, co za nieprzenikniona tajemnica. Przekonała się, że Stanisław umarł tego samego dnia. Kiedy jadwiga roiła, że go widzi, i że wszystko ściśle się odbyło tak właśnie, jak to młoda panna opowiadała. Umarł, rzecze gwałtownie Sawery. Jadwiga jest wolna. Nie ma już żadnej przeszkody dla mnie, który ją kocham nad życie. Proszę o jej rękę. Nepomucen nie mógł nic odpowiedzieć. Książę przemówił i objaśnił, że pewne okoliczności nie pozwalają na zaspokojenie tej prośby, że Ksawery nie może w tej chwili widzieć Jadwigi i że najlepiej byłoby, gdyby natychmiast powrócił do domu, jak przybył. Ksawery odpowiedział, że zna wstrząśnienie moralne Jadwigi, o którym zapewne chciano mówić, że nie jest to bynajmniej przeszkoda. Oczekiwał bowiem, że właśnie małżeństwo wyzwoli ją od tej choroby. Księżna zapewniła że hrabianka do śmierci zostanie wierną swemu narzeczonemu i że zresztą nie ma jej w pałacu. Ksawery wybuchnął śmiechem na te słowa i oświadczył, że prosił tylko o zgodę hrabiego. Co do reszty zaś, to sam podejmie się sprawy. Rozgniewany tą niewłaściwą przemową Nepomucen powiedział, że na próżno oczekuje jego zgody i radził, żeby młody człowiek natychmiast odjechał. W odpowiedzi na to Ksawery otworzył drzwi do przedpokoju, rozkazał służącemu przynieść walizę, wyprząc konie i zaprowadzić je do stajni. Potem rzucił się w fotel koło okna i zapowiedział, że dopóki nie zobaczy Jadwigi i z nią się nie rozmówi, wyjdzie z pałacu chyba przemocą zmuszony. Hrabia objaśnił, że nie może mu przeszkodzić pozostać w tym domu, ale że sam uda się gdzie indziej. Po tych słowach wyszedł wraz z obojgiem księstwem, aby, ile można, przyspieszyć odjazd Jadwigi. Przypadkowo w tej chwili hrabianka swym zwyczajem przechadzała się po parku. Ksawery ujrzał ją przez okno, wybiegł za nią w pościgu i dopędził w chwili, gdy wchodziła właśnie do odosobnionego pawilonu. Stan jej był już doskonale widoczny. O potęgi niebieskie! zawołał ksawery, upadając jej do nóg i zaklinał najtkliwszym błaganiem, aby jego miłości ustąpiła i aby go przyjęła za małżonka. Jadwiga, przerażona i drżąca, powiedziała mu, że jakiś demon grobowy jej go nasyła, aby pokój jej naruszyć, że będzie na zawsze wierną Stanisławowi i nigdy innego nie poślubi. Xavery powtórzył błagania i powiedział, że się myli sama, że już mu udzieliła najsłodszych dowodów miłości. Potem się podniósł, aby ją porwać w objęcia. Jadwiga wówczas, odpychając go ze zgrozą i pogardą, zawołała. Niedorzeczny, nie zdołasz tego sprawić, abym uchybiła swej wierności, abym unicestwiła owoc miłości, jaki w sobie noszę. Idź precz z moich oczu. Czyż nie ty sama, wołał Ksawery z wściekłością, czyż nie ty sama uchybiłaś tym nadprzyrodzonym przysięgom? Dziecko, które w łonie swym nosisz, jest moim dzieckiem. Mnie to pieściłaś i całowałaś na tym samym miejscu. Byłaś moją kochanką i jesteś nią jeszcze, jeżeli nie będziesz moją małżonką. Jadwiga, rzucając mu straszliwe spojrzenie, zawołała: Nikczemny! I padła zemdlona na ziemię. Ksawery poleciał do pałacu, jakby go furie pędziły. Napotkał księżnę, zaciągnął ją do izby i rzeczy. Odepchnęła mnie ze zgrozą. Mnie, który jestem ojcem jej dziecka. Ty, Ksawery! zawołała księżna. Wielki Boże! Jak to możliwe? Potępiaj mnie, jeśli zechcesz, odparł Ksawery. Ale ktokolwiek ma krew gorącą jak moja. Upadłby jak ja w takiej chwili. Ujrzałem Jadwigę w pawilonie, pod władzą jakichś dalekich, tajemniczych wpływów, których nie mogę opisać. Była jakby uśpiona i rozmarzona na sofie. Zaledwie wszedłem, powstała, podeszła ku mnie i, biorąc mnie za rękę uroczyście, przeprowadziła mnie przez pawilon. Uklękła i ja również ukląkłem. Zaczęła się modlić i, jakem to rozumiał, Wydawało się, że ksiądz jakiś jest wobec nas. Zdjęła pierścień ze swego palca i przedstawiła go księdzu. Wziąłem go i dałem jej inny pierścionek. Wówczas padła mi w objęcia w miłosnym upojeniu. Gdym się oddalał, była pogrążona jakby we śnie głębokim, podobnym do zemdlenia. Nędzniku, zawołała księżna niegodziwy zbrodniarzu! Hrabia i książę. Weszli w tej samej chwili i dowiedzieli się w niewielu słowach o tym, co się stało. Księżna wielce była urażona, słysząc z ich ust, że zbrodnia ksaverego jest zupełnie zrozumiała i godna przebaczenia, i że jego małżeństwo z Jadwigą wszystko wyrówna. Nie, zawołała księżna. Nigdy Jadwiga nie będzie żoną człowieka, który się ośmielił zatruć ekstazę młodej panny haniebną zbrodnią. Będzie moją żoną. Zimnym, sardonicznym tonem rzekł ksawery. Odda mi rękę, aby ocalić honor. Pozostanę tu i wszystko się załatwi. W tej chwili usłyszano głuchy odgłos kroków. Przeniesiono Jadwigę, którą ogrodnik znalazł nieprzytomną w pawilonie. Złożono ją na kanapie i zanim księżna mogła temu przeszkodzić, ksawery wziął ją za rękę. Naraz panna wstała rzuciła na młodego oficera spojrzenie płomienne, wydając zarazem okrzyk podobny do ryku dzikiego zwierzęcia. Ksawery złamany, jakby go piorun uderzył, mógł tylko zawołać. Konie. Konie. Na znak księżny wyprowadzono go do przedpokoju. Wina. Wina, dodał jeszcze. Wypił kilka szklanek, jedną po drugiej, potem skoczył na konia, i odjechał najszybszym galopem. Stan Jadwigi, bliski obłąkania, zmienił postanowienia księcia i nepomucena. Przekonali się, że czyn ksawerego był nie do wyrównania. Chcieli posłać po lekarza, ale księżna oświadczyła, że pannie właściwie potrzebne jest pocieszenie duchowe i zamiast lekarza wezwano ojca Cypriana, spowiednika domu. W cudowny sposób udało mu się uspokoić obłęd Jadwigi. Więcej nawet wprowadził do jej duszy równowagę i pokrzepienie. Spokojnie rozmawiała z księżną i wyraziła życzenie, by po połogu usunąć się do klasztoru w O i przepędzić tam życie w żałobie i pokucie. Od tej chwili włożyła czarną zasłonę, która całkowicie jej twarz pokrywała, a której nigdy nie podniosła. Książę napisał do burmistrza w El i do przeoryszy klasztoru Cystersanek, która miała odwieźć Jadwigę do domu, gdzie ta odbyła połuk. Tymczasem księżna miała pojechać do Włoch, rozszerzywszy wieść, że wywozi ze sobą Jadwigę. Była północ. Powóz mający odwieźć Jadwigę do klasztoru stał przed bramą. Książę, księżna i Nepomucen Złamani boleścią, zebrali się, by pożegnać nieszczęsną dziewczynę. Ukazała się w gęstej zasłonie, w towarzystwie mnicha, w sali oświetlonej pochodniami. Siostra Celestyna, mówił uroczyście ojciec Cyprian, grzeszyła za czasów swego życia światowego. Tchnienie szatana splamiło jej białość, ale ślub nieodwołalny daje jej pocieszenie, spokój, szczęście wieczne. Nigdy świat nie zobaczy już tej twarzy, której piękność kusiła demona. Patrzcie, tak zaczęła ona i tak wykona swą pokutę. Przy tych słowach mnich podniósł czarny welon Jadwigi i krzyk rozdzierający wydarł się ze wszystkich ust, gdy ujrzano trupiobladą maskę, pod którą Jadwiga ukryła na zawsze swoje anielskie oblicze. Odeszła nie mówiąc ani słowa do ojca, który boleścią udręczony rychłej oczekiwał śmierci. Książę mimo wszystką moc charakteru zalał się łzami. Księżna jedynie, zwalczywszy swe straszne wrażenia, zachowała spokój pełny religijnego poddania. Nie wiadomo jak Ksawery odkrył miejsce pobytu Jadwigi i dowiedział się, że dziecię, które na świat wydała, było poświęcone kościołowi. Porwanie syna miało fatalny wynik. Przybywszy do P, gdzie chciał go oddać w ręce kobiety zaufanej, spostrzegł z rozpaczą, że dziecko, które uważał za zemdlone z powodu mrozu, w istocie umarło. Ksawery zniknął i przypuszczano, że popełnił samobójstwo. Książę Bolesław Z., podróżując po Włoszech, zatrzymał się w okolicach Posillipo i udał się w góry do klasztoru kamedułów, pomieszczonego na pewnej wyżynie, skąd można się zachwycać wspaniałym widokiem. Wstępował na jedną ze skał, które się wznoszą w ogrodzie klasztornym, gdy ujrzał mnicha siedzącego na kamieniu. Mnich trzymał brewiarz na kolanach i spoglądał na widnokrąg. Twarz jego, Młodą jeszcze pomarszczyło i rozłożyło cierpienie. Przyglądając mu się bliżej, podróżny czuł, że się w nim budzi jakieś niewyraźne wspomnienie. Przybliżył się i zauważył, że książka, którą mnich miał w ręku, była to książka polska. Zagadał więc do niego w języku polskim. Uf, odwrócił się z rodzajem przerażenia i zaledwie rzucił okiem na księcia, natychmiast spuścił na twarz kaptur i zniknął w gęstwinie drzew. Książę Bolesław, opowiadając tę przygodę Nepomucenowi, zapewniał, że tym mnichem był hrabia Ksawery R.